To jest ten Anna, który znalazł gorące źródła na puszczy, gdy pasł osły Sybeona, ojca swego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 36 rozdział, 24 werset. Dzień z życia Anna. Kto to był Anna? Anna był w zapisie genealogicznym Ezawa, a więc Edomitą, z narodu, który ostatecznie stał się zaciekłym wrogiem ludu Bożego. Z tego samego narodu pochodził Herod. Niemniej jednak Bóg z przyjemnością zapisał imię Anna w Biblii dla naszej korzyści. Był znany jako Anna, który znalazł wodę na pustyni. Bóg widział Annę, gdy opiekował się osłami swego ojca i znalazł ciepłe źródła. Ta rzeczywistość jest szczególnie trafna dla nas, wierzących. Prozaiczne wydarzenia lub żmudne zadania nabierają innego znaczenia dla chrześcijanina, gdy łączymy je z Panem. Codzienne zadania lub wydarzenia, na które świat nie zwraca szczególnej uwagi, mogą być wykonywane dla Pana. Cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, jak poucza nas Kolosan 3 rozdział, 17 werset. I nie tylko to, ale jeśli robimy to w sposób energiczny, szczery, z zaangażowaniem naszego serca, obiecana jest nagroda. Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie z serca jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie nagrodę dziedzictwa, służycie bowiem Chrystusowi Panu. I tak możemy przeczytać w Kolosan 3 rozdział 23 do 24 wersetu. Nic, co robimy w życiu, nie jest tak małe, że aż nieważne. Kubek zimnej wody podany w imię Chrystusa nie straci swojej wiecznej nagrody. Możesz o tym się przekonać z obietnicy zapisanej w Ewangelii według Mateusza, 10 rozdział 42 werset. Podobnie jak Anna, nasze codzienne obowiązki i doświadczenia są rejestrowane i mają wieczne znaczenie. Niech ta myśl zachęci Ciebie, niech ta myśl zachęci nas i wzmocni, gdy będziemy stawiać czoła wyzwaniom i możliwościom przed nami stojącymi przez cały nudny, żmudny czas.